Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe. Kontynuujemy naszą przygodę w Assassin's Creed Rogue. I zostało dosłownie kilka lokacji na tej mapie i naprawdę niewiele do zebrania z niektórych z tych rzeczy, które zbieramy. Więc może się dowiemy coś fajnego. Anchor. A rusi. Jest indiański słup, są malowidła i to wszystko. Indiański słupie, och, indiański słupie. Czemu jesteś znowu w dupie? I nie ma jak tam wejść. Jeszcze 4. Musicie tutaj krzyczeć, jak mnie gonicie. Co się stało? Czekajcie, bo tu gdzieś ten rysunek jeszcze jest niedaleko w sumie. Za ścianą tam, tak? A da się tam dotrzeć jakoś? Sprawdźmy jeszcze. Chyba nie. Spróbujemy tędy. O kurwa, zapatrzyłem się teraz, ale dobrze, że się nic nie stało. Chyba jednak nie tędy. A może jeszcze nie koniec? Yeah.
tutaj nie pasuje, patrz, kurwa. Kurde, to chyba najdłużej robię ze wszystkich. Dobra, taki na przykład pasuje jeszcze. Chyba będzie to. Ach. No, to już było takie ciekawsze, nie? Więcej tego było. Jeszcze raz się wrócimy po to malowidło. Aha, pokazuje gdzie to czyjś indiański pancerz. O, patrzcie. Zajebiście. O to chodzi. Tylko jeszcze to malowidło byśmy zrobili. Ja sobie ten indiański pancerz zaraz ogarnę, ale najpierw malowidło. Jakoś tu trzeba się cofnąć. Nie wiem, czy trafię w to siano. Ogólnie jest tuż pode mną. Troszkę mniej się wybiłem, troszkę. A jeszcze raz. Zajebę tych typów, to będzie spokój. A dobra. O, hej,
saurai ça, je le sens. Oh. Ah. Tutaj innej drogi nie ma. No ale tędy też szedłem, tam jest wyjście. Coś tu musi być. A może po prostu nie trzeba tu wchodzić? A tu jest coś. Aha. Może też prawda, że nie trzeba tu wchodzić po prostu. Może to jest gdzieś tu. No nie gadaj, kurwa. I co, po drzewie muszę zapierdalać, żeby przejść, tak? No właśnie, kurwa, naprawdę. W ogóle tędy chyba nie przejdę, nie? Może tu. Dobra, weź, kurwa, bo już naprawdę zaczyna skakać mi po, jak jakiś pierdolnięty czasami, nie? Ja chciałem, żeby po prostu pobiegł. On kurwa tak... Ach! Tak się nie słucha ten asasyn, że to jest kurwa tak wkurwiające czasami. Spróbuję jeszcze raz pójść tutaj, gdzie jedno było. Może drugie też będzie zaraz jakieś obok przejście. Ale już tu sprawdzałem chyba. Nie, to nie jest w ogóle w tą mańkę, dobra. Tak samo z tym sianem, nie? No idź po prostu, kurwa! Po co się wspina, nie? No jest... Ja wiem, że to tylko gra i że ciężko zrobić parkour. Naprawdę nie mam pretensji do twórców, ale po prostu czasami mnie chuj strzela, nie? Tak po prostu muszę się wyżyć, sorry. Rozumiem, że to tylko gra. I że i tak zajebistą robotę zrobili z tym parkourem na maksa. Ale... Kurwa, po prostu czasami, no idziesz, po prostu ma iść, chuj, skakuje w jakieś siano, po prostu ma iść, nie wiem, skacze gdzieś, kurwa, nie? I to z jakiegoś malutkiego stopnia, malutkiego, skacze, albo po prostu ma iść, mówiłem, że wskakuje w siano, bo już sam nie wiem, dobra, chodźcie tędy, zobaczymy, jak może coś tu jest. No jakby co, to się oddalamy w sumie. No tam jest wyjście chyba. Albo wchodzi na drzwi zamiast po prostu kurwa przejść. Może gdzieś tu jest drugie wejście. Gdzie oni to schowali, kurwa? Jest bardzo możliwe, że gdzieś tu jest drugie wejście, ale na razie to się oddalamy.
środku chyba tylko ta skrzynka. No jesteśmy tu już, ale... Aha, no dobra, bo ja jestem w końcu z drugiej strony, no to może to będzie tu wejście jakieś... To... O, ho, ho, to... Myślałem o tym. Myślałem, dobra. Ale tak, ej, no jasne, że nie przeszedłby przez tą, po tej bramie, no nie? Po prostu miał mnie przejść i chuj. Może od tej manki przejdzie. Ja też trzeba po drzewie. Idziemy zobaczyć pancerz indiański. Ogólnie zajebiście właśnie się eksploruje, naprawdę fajnie jest. Ale walka mnie wkurwia totalnie. Jest kurwa upierdliwa i nic więcej. Na pewno też zjebali tym, to wrażenie, rzucając aż tylu wrogów i tak jakoś tak byle jak. Że teraz ja na tych wszystkich wrogów, z którymi walczymy, patrzę właśnie jak na takie kurwa marionetki, tylko rzucone w ogóle. Nie jak na przeciwnika, któremu trzeba dojebać, tylko jak na taką właśnie marionetkę wpierdoloną na siłę, żebyś ty po prostu miał przeszkodę. Tak, tak ich widzę przez to, nie? Dobrze. To jest ta szanta, która, kurwa, której nie wziąłem. Która się nie słuchała za bardzo. I ogólnie gdzieś tutaj jest indiański pancerz. A, czyli rozumiem, że muszę fabułę do przodu popchnąć, żeby móc to dopiero odebrać, tak? No to chujowo. To kiedy, nawet nie wiem kiedy będę mógł tu przyjść. A, pierdol się naprawdę. Może chodzi tylko o to wspomnienie, bo też ci powiedzieli wspomnienia. Sekwencja wspomnienia. Może chodzi o to teraz, jakie trwa, ale... To mamy pancerz. Zawód, kolejny zawód. Cicho, muszę się napić, cicho. Ten pancerz pewnie będzie zjebany też totalnie, jak jakiś kurwa patałach będziemy wyglądali. Na bank. Crowded,
A poor old man came riding by. Well, what I do say, in Amsterdam there lived a maid, and she was mistress of her trade, and no, no more a row. Storm, Captain! Looks bad! Brief in all tops! Hold the men! Get off the wind! As much sail as you can! Douse the garlands and royals! Gdzie, kurde, wiecie, 20 lat temu? No za taką grę to byśmy, kurwa, oddali rękę chyba. 20 lat temu to też nie jest tak dawno, bo to jest rok 2002. Wyobrażacie sobie, nie? Znaczy, ja, dla mnie to jest, ja pierdolę. Pamiętam FIFA 2002. Już mi się przestała FIFA wtedy podobać. Mi się tylko podobała na początku w sumie. Ja pierdolę po prostu. Jeszcze dwa. List i dobrobyt. A Hitlerze, Rada Asesynów, ma przyjemność zawiadomić cię, że budowa twojego okrętu się zakończyła. Wykonali go najznakomitsi szkutnicy z Brestu, nazwano go Akila, od konstelacji, której najjaśniejsza gwiazda to Altair. Statek czeka na ciebie i twoją załogę. Życzymy wszelkiego powodzenia. Nicolas de Saint-Prix, Paryż. W porządku. To on sam sobie nie mógł wybrać nazwy? Ale przynajmniej czegoś ciekawego o konstelacji gwiazd się dowiedzieliśmy. Dobra,
To jeszcze trzy lokacje tylko. Zajebiście. Ale spoko, potem Nowy Jork. Ale ten Nowy Jork też szybko idzie. Tylko te kuła gangi. No, jakoś to przeżyjemy. Go, 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 następna osada, jeszcze tylko trzy lokacje i spierdalamy z tej mapy. No ale dobra, to pozbieramy wszystko, co się da i tam zobaczymy, co możemy, jaką nagrodę możemy odebrać, a jaką nie. No i kurde, nie wiem, gdzieś tam w fabule widocznie albo się okazuje, dobra, teraz możesz iść po indiański armor, albo po prostu będzie trzeba sprawdzać. To co uwielbiacie najbardziej, czyli zdobywanie osady. Ale to zrobimy sobie już w następnym odcinku. Dzięki, że wpadliście, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie, zajrzyjcie do innych filmów na kanale i do zobaczenia już wkrótce. Na razie. Dzięki za oglądanie. Jeśli lubicie gry kooperacyjne, sprawdźcie mój drugi kanał, na którym ogrywamy wszystkie gry na minimum dwie osoby. Na pewno znajdziecie coś dla siebie. A jeśli lubicie brać udział w transmisjach na żywo, zapraszam na kanał Krwawy Joe Live i do zobaczenia na streamach.